Czy Diego, czyli jeden z naszych przyjaciół w grze Gothic, nas oszukał? Dla wielu ludzi moja teoria spiskowa i to, o czym powiem, będzie nie do pomyślenia, więc zamiast podyskutować w sensowny sposób, pewnie obrażą mnie w komentarzach za moje spekulacje. Jeżeli jednak masz trochę oleju w głowie, to posłuchaj, co mam ci do przekazania. Kiedyś już dyskutowałem na ten temat z kimś na moim Discordzie, do którego zresztą link znajdziecie w opisie. Diego jest postacią, która jako pierwsza wyciąga do nas rękę w kolonii. Broni nas przed porządnym obiciem pyska od strażników Gomeza, w tym głównie przed Bulitem. Później mężczyzna opowiada nam o funkcjonowaniu pod barierą i o wszystkich obozach. Jako pierwszy dał nam kilka konkretnych rad i zrobił to wszystko bezinteresownie. I tutaj zapala się lampka. Z kontynuacji dowiadujemy się, że Diego robił różne machlojki z Gerbrandtem, przez to też trafił pod barierę. Teoretycznie za dużo wiedział. Zawsze zastanawiało mnie, czemu osoba z charakterem Diego miałaby robić coś tak dobrego za darmo. Dlaczego mężczyzna do opieki nad nowo przybyłymi nie wyśle jakiegoś cienia albo kopacza starającego się o jego względy? Dajmy na to Grima, który również tak jak my chce zostać cieniem. Lubi chodzić na spacery? Gdy poznajemy go trochę lepiej, to okazuje się, że jest szanowanym w kolonii cinkciarzem, jednym z najlepszych złodziei, do którego okradnięcia wymagane jest ponad 100 punktów zręczności. Spójrzmy, co mówi Rosko, gdy dowiaduje się, że przybyliśmy z listą od Jana. Szef jest u siebie, ale trzeba mieć niezły powód, żeby mu przeszkodzić. Mam tu listę z zamówieniami dla starej kopalni. Nieźle! Skąd ją wytrzasnąłeś? Dostałem ją od Jana. Masz tupet! Wysłali cię, żeby poddać cię próbie, tak? Założę się, że Torusa trafia teraz jasny szlak! To Diego zlecił mi to zadanie. Diego wypełnia tylko rozkazy Torusa. Jak go znam, pękłby ze śmiechu na wieść, że tu jesteś. Raczej szkodnik pokroju Rosko nie wypowiadałby się o kimś tak ważnym dla starego obozu jak Diego w tak miły sposób, bez powodu. Oczywiście, pewnie znają się z czasów, gdy istniał tylko jeden obóz. Ale jak znają się dobrze, to pewnie mieli coś wspólnego, na przykład skłonność do kradzieży. Poza tym z dziennika naszego bohatera wynika, że Diego mógł być świadomy edytowania listy przez ludzi Laresa. To człowiek wszechstronnie uzdolniony z głową do interesów. Tacy ludzie nie działają za darmo, zresztą w historii przekazanej przez Gothic Der Comic również bierze udział w podstępie, podczas którego włamuje się w beczce do zamku, by ukraść worek rudy. Zatem czemu uważam, że Diego nas oszukał? Jego bohaterska postawa z początku gry Gothic mogła wynikać z pewnego układu. Wiemy to, że strażnicy ściągają haracze od kopaczy. Wiemy od Orego z Placu Wymian, że siepacze Gomeza robią tak ze wszystkimi nowymi. Kiedy tutaj wylądowałem, jeden z waszych uderzył mnie w twarz. Robią tak z wszystkimi nowymi. Mówią na to chrzest wody. I teraz nachodzi pytanie, czy Diego uratował kogoś więcej przed wpierdolem na Placu Wymian, czy tylko nas? Dlaczego strażnicy przestali nas bić, gdy Diego się do nich odezwał? Z szacunku, czy dlatego, że było to ustawione? Widzę pewną korelację. Wszyscy pracują dla starego obozu. Według mnie klepanie nowych ludzi w kolonii ma na celu zastraszanie. W konsekwencji czego przestraszeni, pobici wcześniej kopacze płacą za ochronę Bladwinowi czy Szakalowi. Przykładem dowodu na poparcie mojej spekulacji będzie to, co powiedział. Propozycje? Tak. Po tym zajściu z Bulitem i jego ludźmi powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Diego pilnuje, by nowe, już przestraszone osoby trafiały do starego obozu. Wtedy, gdy Bladwin lub Szakal pobierze od nas rudę, to Diego może otrzymywać jakiś procent. Jeżeli natomiast między jego działaniami a strażników nie dochodzi do jakiejś wymiany kasy, to moim zdaniem mężczyzna może pobierać jakiś procent za każdą osobę, którą przyprowadzi pod skrzydła starego obozu. Przyjaciel naszego bohatera wie, że w kolonii nie ma nic za darmo i że na wszystko trzeba zapracować. Mężczyzna jest wszechstronnie uzdolniony i dobrze poinformowany. Jest to jedna z najinteligentniejszych osób w całym starym obozie, o ile nie w całej kolonii, zatem nie chce mi się wierzyć w to, że bezinteresownie opiekuje się nowo przybyłymi. Dajcie znać, co sądzicie o mojej teorii, a już się z wami żegnam, więc trzymajcie się. Cześć!